Lekcja druga. Uświęcaj się. Chwała Bogu. Dobrze być tu znów. Lekcja numer dwa. Przyglądaliśmy się pierwszej lekcji i zdecydowaliśmy, że Jezus Chrystus jest Panem naszego życia. I chwała Bogu za to. Dziś będziemy przyglądać się tej wspaniałej lekcji, którą mam dla was dzisiaj. I jestem pewien, że ona was pobłogosławi. Pomódlmy się. Ojcze, dziękuję Ci dzisiaj za Twoje słowo. Dziękuję Ci, że Twoje słowo przynosi oświecenie i zrozumienie prostym. Dlatego, Panie, uniżamy się przed Twoim słowem dzisiaj. Proszę, abyś mówił przeze mnie. Modlę się, aby każde serce przyjmowało w potężnym imieniu Jezusa i każdy niech powie Amen. Dzisiaj będziemy przyglądali się bardzo ważnej kwestii. To jest temat uświęcenia. Dlatego tytułem lekcji numer dwa jest Uświęcaj się. Uświęcenie jest pracą wykonywaną w jednej chwili, ale jest także progresywne. Nie przejmuj się, że to skomplikowane, że to jest coś, co dzieje się jednocześnie w jednej chwili, ale jednocześnie jest także progresywne. To po prostu oznacza, aby być odłączonym. Kiedy oddajesz swoje życie Jezusowi, Bóg odłącza cię od tych wszystkich rzeczy, które niszczyły twoje życie i odłącza cię dla siebie. Dlatego Biblia mówi, że jesteś w świecie, ale nie jesteś z tego świata. To znaczy, że ty ciągle fizycznie żyjesz tutaj na ziemi, ale nie jesteś już częścią systemu tego świata. I kiedy mówimy o systemie tego świata, mówimy o systemie, który jest przeciwko systemowi Królestwa Bożego. A więc Bóg wyprowadził cię z tego systemu. Ty byłeś w nim wcześniej. Praktykowałeś i robiłeś rzeczy, które były nieboże. Robiłeś te rzeczy, które robią inni, ale teraz jesteś dzieckiem Boga. I tak jak mówiłem w naszej pierwszej lekcji, kiedy mówiliśmy o tym, że Jezus Chrystus staje się Panem, a nie tylko Zbawicielem, to kiedy zostałeś przeniesiony spod władzy Królestwa Ciemności, przeniesiony do Królestwa Bożego, przeniosłeś się do innego systemu. I to właśnie oznacza słowo uświęcenie. Ono oznacza odłączenie dla Boga. A więc zostałeś odłączony od tych wszystkich rzeczy światowych, grzechu, spraw ciała, chciwości, niemoralności i co jeszcze nazwiesz. Zostałeś przeniesiony od tego wszystkiego do Królestwa Bożego i odłączony dla Boga. Możemy powiedzieć, że Bóg uświęcił cię. I to jest ta natychmiastowa praca. To dzieje się w tym dniu, w którym oddałeś swoje życie Jezusowi. Ale chcę wspomnieć jeszcze o tym drugim ważnym aspekcie uświęcenia, który jest progresywny. Każdego dnia twojego życia, kiedy poddajesz swoją wolę Panu, kiedy poddajesz swoje ciało Panu, kiedy poddajesz Mu swoją duszę, On wykonuje pracę zmiany w tobie każdego dnia. Kiedy ty przychodzisz do Jego obecności przed Jego Słowo, to Jego Słowo robi coś w tobie. Biblia mówi, że kiedy my czytamy Boże Słowo, to tak jakbyśmy patrzyli w lustro. I widzisz, kiedy patrzysz w lustro, widzisz samego siebie, prawda? I możesz poprawić te wszystkie rzeczy, które nie są na swoim miejscu. Kiedy patrzysz w Biblię, Biblia objawia tobie, kim ty naprawdę jesteś, jako nowonarodzony chrześcijanin. 2 Koryntian 5:17 mówi, że jeżeli człowiek jest w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. Jesteś więc nowym stworzeniem. Jesteś teraz dzieckiem Boga. Wszystko stare przeminęło, wszystko stało się nowe. I widzisz, w miejsce starego przyszło nowe. Więc to, co masz teraz, to jest obecność Boża, sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. Pewne rzeczy, które ludzie robili, będąc jeszcze w Królestwie Ciemności, te rzeczy są jeszcze ciągle w obszarze duszy. I to jest powód, dla którego uświęcenie jest także progresywnym dziełem łaski, które rozpoczyna się w dniu, w którym ktoś zostaje zbawiony i trwa aż do dnia, w którym spotka Jezusa. A więc aż do dnia spotkania z Jezusem będzie ta praca, ta zmiana, która ciągle trwa w twoim życiu. Nigdy nie wejdziesz w takie miejsce, gdzie będziesz mógł powiedzieć, że nie potrzebujesz już żadnej zmiany. Dzień, w którym przestaniesz się zmieniać, to będzie dzień przejścia z tej strony wieczności na drugą stronę. Rzymian 12:1 i 2 mówi, proszę więc was, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali wasze ciała jako ofiarę żywą, świętą, przyjemną Bogu. Bogu, to jest wasza rozumna służba. Werset 2. A nie dostosowujcie się do tego świata, ale przemieńcie się przez odnowienie waszego umysłu. Widzicie? Kiedy wasz umysł jest
odnawiany. Odnawiany do czego? Do Bożego Słowa, do Bożych ideałów. Odkładasz stare i bierzesz nowe. W jaki sposób bierzesz to, co nowe? Patrząc w Boże Słowo. Słowo Boże wykonuje pracę przemiany w tobie. Tym naprawdę jest to słowo metamorfozis, przemiana. Więc przechodzisz z chwały w chwałę. I te rzeczy, z którymi się zmagałeś, ty już się z nimi nie zmagasz. Pamiętam, że kiedy dorastałem jako młody wierzący, śpiewaliśmy taką piosenkę. Rzeczy, które lubiłem robić, już ich nie robię, a rzeczy, których nie lubiłem, nie chciałem robić, to są te, które zacząłem robić. Ponieważ jest łaska Boża, która działa w nas, abyśmy byli posłuszni Bogu i żyli uświęconym życiem chrześcijańskim. A więc Rzymian 12:1-2. Składajcie wasze ciała jako ofiarę żywą, świętą, przyjemną Bogu. To jest wasza rozumna służba. I kiedy to robisz, robisz to każdego dnia. Bo to nie jest coś, co robisz raz w tygodniu, raz w miesiącu, albo raz na jakiś dłuższy czas. Nie. To jest coś, co robisz każdego dnia. Każdego dnia składasz swoje ciało jako ofiarę żywą, świętą i przyjemną Bogu. I to jest właśnie twoja rozumna służba każdego dnia. Każdego dnia odnawiasz swój umysł, używając do tego Bożego Słowa. Więc przemieniajcie się przez odnowienie waszego umysłu, abyście mogli rozeznać, co jest dobrą, przyjemną i doskonałą wolą Boga. Widzicie? To jest właśnie uświęcenie. I tak jak mówiłem, to jest natychmiastowa praca, ale także i stopniowe dzieło łaski, które trwa do momentu, w którym pójdziesz do Jezusa już w niebie. Więc nie bądź zniechęcony. Jest praca, która ciągle jest wykonywana w tobie. Biblia mówi, że jesteś Bożą budowlą, Bożym domem, że Bóg ciągle działa w tobie. On jest tym, który działa w tobie i sprawcą chcenia i wykonania. Bóg ciągle działa w tobie, mój przyjacielu, i musisz pozwalać Mu codziennie wykonywać tą pracę, która musi być zrobiona. W Kolosan 3:1-3 powiedziane jest: jeżeli więc razem z Chrystusem powstaliście z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie Chrystus zasiada po prawicy Boga. Myślcie o tym, co w górze, a nie o tym, co na ziemi. Albo powiem to w ten sposób. Myślcie o tym, co pochodzi od Boga, a nie o tym, co pochodzi od diabła. Myślcie o tym, co dotyczy Królestwa Bożego, a nie Królestwa tego świata. I Biblia mówi, że Królestwo tego świata przemija, ale Królestwo Boga trwa na wieki. I tak jak mówiłem tobie, to jest rzecz, którą ty musisz robić świadomie. Każdego jednego dnia świadomie powinieneś to robić. A więc myśl o rzeczach, które są w górze, a nie o rzeczach tej ziemi. Ponieważ werset 3 mówi, że umarłeś już i twoje życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu. Widzisz? Więc teraz jesteś nowym stworzeniem. Lubię ten sposób, w który Filipian rozdział 4 ujmuje to. Paweł pisze do kościoła w Filipian 4:8 tak. W końcu bracia. I lubię to w końcu bracia. Co prawdziwe, co uczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne. Jeżeli jest jakakolwiek cnota i jakaś chwała, o tym myślcie. Jeżeli jest cokolwiek chwalebnego, jeżeli jest cnota i chwała, uważajcie, tam napisane jest, o tym myślcie. Widzicie, jak my myślimy o tych czystych rzeczach, o tych chwalebnych rzeczach, o tych sprawiedliwych rzeczach, o tych miłych rzeczach, rzeczach, które przynoszą dobre efekty, rzeczach, które są cnotą, tych, które są chwalebne, które są Boże. To są piękne rzeczy, które Bóg uczynił dostępnymi dla nas. Jak my świadomie myślimy o nich, zauważcie, że Biblia zachęca cię, abyś myślał o tych rzeczach. I to nie Bóg przenosi twoje skupienie na te rzeczy, to ty i ja jesteśmy tymi, którzy świadomie myślimy o tych rzeczach. I kiedy my to robimy, Boże Słowo zaczyna przemieniać nas. Ono dokonuje w nas transformacji i my przechodzimy z chwały w chwałę, z wiary w wiarę. I to jest progresywne dzieło łaski, które jest uświęceniem, które dzieje się w każdym z nas codziennie. Jako nowonarodzony wierzący w Chrystusie zostałeś już oczyszczony krwią Jezusa. W momencie, w którym przyjąłeś Go do swojego życia jako swojego Pana i Zbawiciela. Widzisz, ale jeżeli nie jesteś uważny, to te rzeczy przeszłości mogą próbować wrócić do twojego życia
aby znowu Ci nabruździć. To jest powód, dla którego codziennie musimy otwierać Boże Słowo i pozwalać, aby to Boże Słowo obmywało nasze umysły. Biblia mówi o obmyciu wodą przez Słowo, więc Słowo Boże jest jak woda. I pomyśl o tym w ten sposób, kiedy rano wstajesz, idziesz pod prysznic i myjesz się do czysta. Gdy wracasz do domu po ciężkim dniu pracy, bierzesz prysznic i obmywasz się do czysta. Jeżeli musisz to robić w świecie naturalnym, obmyć swoje fizyczne ciało, to czy nie rozumiesz, jak ważnym jest, aby brać Słowo Boże? Słowo Boże jest opisane dla nas jako woda. Ono obmywa Twoją duszę. Dlatego właśnie Biblia mówi o obmyciu wodą przez Słowo. Więc kiedy stosujesz Słowo Boże na Twoją duszę, ono staje się wodą i obmywa Twoją duszę. W jednym miejscu Jezus skończył mówić do ludzi i teraz uważajcie, co powiedział dalej. On powiedział, jesteście czyści ze względu na to Słowo, które usłyszeliście. Jesteście czyści ze względu na to Słowo. Dlaczego? Bo to Słowo przychodzi do Was i ono Was oczyszcza. Ono Was obmywa i wszystkie te rzeczy, które przyklejały się do Twojej duszy, które nawarstwiałyby się, gdybyś nie usunął ich Słowem Bożym, one zaczęłyby Ci w końcu przeszkadzać. Ale jeżeli Ty pozwalasz Słowu Bożemu wejść, ono będzie je trzymać z daleka od Twojego życia. Więc musisz odłączyć się od każdej osoby, odłączyć się od każdej grupy, od każdej organizacji. Musisz odłączyć się świadomie od każdego działania, które nie jest zgodne z Bożym Słowem. 1 Tesaloniczan 1,9 mówi, ponieważ oni sami opowiadają o nas, jakie było nasze przybycie do Was i jak nawróciliście się od bożków do Boga, aby służyć Bogu żywemu i prawdziwemu Bogu. Zauważcie, że ci ludzie, do których Paweł pisze, ci ludzie odwrócili się od kultu bożków i zaczęli oddawać chwałę Bogu. Oni nie oddawali chwały Bogu w jednym dniu, a diabłu w drugim. Nie, oni uwielbiali Boga całkowicie, ponieważ oni odwrócili się całkowicie od kultu bożków i zwrócili się ku oddawaniu chwały żywemu Bogu. W Dziejach Apostolskich w 19 rozdziale 18 i 19 werset napisane jest, wielu też tych, którzy uwierzyli, przychodziło i wyznawało i ujawniało swoje uczynki. I wielu z tych, którzy zajmowali się sztukami magicznymi, czyli czarami, znosiło księgi i paliło je wobec wszystkich. Obliczono ich wartość i stwierdzono, że wynosi 50 tysięcy srebrników. Więc kiedy ci ludzie oddawali swoje życie Panu, oni porzucali kult bożków. Oni porzucali czary, praktykowanie czarów i wszystko, co miało cokolwiek wspólnego z diabłem. Nawet te księgi, których używali wcześniej do magii, oni znosili je i publicznie były palone. To wszystko po to, aby pokazać, że oni już nie wrócą do tego życia. W ten sposób oni pozwalali, aby to oddzielenie od świata dla Boga wydarzało się. Widzicie? To także jest wybór. Ja wierzę, że wiele razy ludzie nie uświadamiają sobie, że mamy wybór, którego musimy dokonać. Każdy z nas. Ci, którzy oglądają to wideo teraz, także mają wybór do dokonania. Masz wybór do dokonania, aby odłączyć się od tych wszystkich rzeczy, które robiłeś wcześniej. 1 Koryntian 5,17 mówi, że każdy, kto jest w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. Stare przeminęło, wszystko stało się nowe. Więc musisz powiedzieć, kończę ze starym, biorę nowe. To piękne życie, które Jezus mi dał. Ja będę żył tym życiem i pozwolę, aby to życie świeciło. To właśnie powiedział Jezus, że Ty jesteś światłem tego świata, solą tej ziemi. Niech Twoje światło świeci przed ludźmi. Po co ono ma świecić? Aby ludzie widzieli Twoje dobre uczynki i uwielbiali Ojca, który jest w niebie. Bóg chce, aby to światło, które jest w Tobie, świeciło. Jak to robisz? Będąc posłusznym Bożemu Słowu. Kiedy poddajesz swoją wolę woli Bożej, kiedy pozwalasz, aby Boże Słowo przemieniało Cię. Potrzebujesz transformacji. I Słowo Boże, ono jest jedyną rzeczą, która może przynieść tą zmianę, tą transformację. Oczywiście przez Ducha Bożego. Więc słowo uświęcenie oznacza odłączenie od jednej rzeczy do innej. I to jest to, co musisz zrozumieć. Jeżeli jesteś odłączony od jednej rzeczy, to musisz być połączony z czymś innym. Jeżeli odłączasz się od jednej rzeczy, ale nie podłączysz się do nowej rzeczy, zgadnij, co się stanie. Możesz wrócić do tego, od czego się odłączyłeś.
Pamiętasz historię człowieka, który miał demona i został uwolniony? Jezus powiedział, że ten demon chodził po miejscach pustynnych, a potem wrócił, aby zobaczyć, czy dom, w którym był wcześniej, jest pusty. A więc ten człowiek, on był wolny, ale ten człowiek nie był połączony z Bogiem. Uświęcenie to jest to, że odłączasz się od tego, ale podłączasz się do czegoś innego. I dopóki to nowe połączenie nie powstanie, jesteś ciągle otwarty na te wszystkie rzeczy, od których się odłączyłeś. A więc diabeł chodzi po miejscach pustynnych i mówi, teraz wrócę i zobaczę, czy ten dom albo ten człowiek, czy on jest pusty. Więc wraca i znajduje to miejsce wymiecionym, przyozdobionym, ale pustym. Dlaczego to miejsce nie powinno być puste? To miejsce jest czyste, ponieważ diabła tam już nie ma. Ale to miejsce nie powinno być puste. Ten człowiek widocznie nie zrobił tego, co potrzeba, aby jego serce było zajęte. Jego serce powinno być zajęte Bożą obecnością. Powinno być zajęte Bożą sprawiedliwością. Powinno być napełnione Słowem. A więc kiedy wkładasz Słowo Boże w siebie, widzisz, blokujesz to zło albo tego ducha, który chciałby wrócić. Kiedy wkładasz Słowo Boże w siebie, ty blokujesz to nastawienie, to związanie, to uzależnienie, które było wcześniej w twoim życiu. Ono może chcieć wrócić, bo kiedy oddajesz swoje życie Jezusowi, musisz zrozumieć, że diabeł nie zrezygnował z ciebie. On będzie próbował wszystkiego, aby wrócić do ciebie i znowu umieścić cię w zniewoleniu. Izraelici wyszli z Egiptu, ale oni chcieli wrócić do Egiptu. Oni wołali na pustyni, dlaczego nas wyprowadziłeś z Egiptu? Zabierz nas tam z powrotem. Nie. Bóg chciał zaprowadzić ich do ziemi obiecanej, płynącej mlekiem i miodem. Ale oni nie chcieli przechodzić przez ten proces zmiany, transformacji. Zanim weszli do ziemi obiecanej, kiedy przechodzili przez ten proces, to było dla nich trudne i oni nie chcieli zmian. Widzisz? Chcę powiedzieć ci, mój przyjacielu, że ty musisz chcieć tej zmiany. Chciej, aby Boże Słowo przemieniło cię. To jest proces. Widzisz, to jest proces. Dopóki nie spotkasz się z Jezusem, po drugiej stronie ten proces będzie trwał. Nie wychodź z tego procesu, ponieważ jeżeli z niego wyjdziesz, praca będzie powstrzymana i przeciwnik umieści cię z powrotem w zniewoleniu. Chcę cię zachęcić dzisiaj, abyś pozostał uświęcony i nadal w tym chodził i nadal robił wszystko, co wiesz, że powinieneś robić. A jakie rzeczy powinieneś robić? Odłącz się od każdej niewłaściwej relacji. Od każdej niewłaściwej relacji, która nie buduje twojego życia, która prowadzi cię do życia w grzechu i w ciele. Odłącz się od tych relacji, ponieważ one nie przynoszą niczego dobrego dla ciebie. I zacznij budować nowe relacje. Amen. Otwieraj Słowo Boże codziennie, czytaj Biblię, studiuj ją. Pozwalaj, aby Boże Słowo przemieniało twoją duszę i zmieniało cię. I odłączało od ciebie wszystkie te rzeczy, które trzymały cię w zniewoleniu. Może to były papierosy, może to był alkohol. Cokolwiek to jest, po prostu podejmij decyzję, że nie wejdziesz w żadne zniewolenie. Powiedz, chcę żyć życiem w świętości, w czystości, życiem uświęconym. Jeżeli podejmiesz taką decyzję, to Bóg wyleje swoją łaskę na ciebie. Podnieś swoje ręce tu, gdzie jesteś. Chcę się modlić o ciebie. Ojcze, dziękuję ci za moich przyjaciół. Dziękuję ci za moich braci i siostry, jak oni podnoszą swoje ręce tu, gdzie oglądają teraz. Ja proszę Cię, Boże, aby Twoja łaska była wylana na nich. Dziękuję Ci, Ojcze, za to dzieło uświęcenia, które Ty wykonujesz w każdym z nich teraz. I Panie, tak jak mówiliśmy, to się już stało. Ale to jest też proces, który będzie trwał do momentu, do którego oni nie zamkną oczu po tej stronie wieczności i nie otworzą ich w Twojej obecności. Ale modlę się, aby oni biegli w wyścigu dobrze, aby oni ukończyli go i zdobyli nagrodę. Dziękuję Ci, Ojcze Boże, w imieniu Jezusa. I każdy niech powie Amen. Niech Bóg was błogosławi. Do zobaczenia w następnej lekcji.